Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Gąbkowo. A dzisiaj chcę pozdrowić Błażeja Mazurka, Mazurel. I dzisiaj pokażę Wam młode gołębie pocztowe, jednodniowe. Właśnie tutaj są, podejrzewam, że ten od prawej strony będzie płowy, a ten od lewej będzie czerwony. I jeszcze mam dla Was informację, że jedne gołębie im się pocztowe sparowały. Niestety Wam ich teraz nie pokażę, bo wyleciały, ale tak się prezentuje właśnie jednodniowe gołębie. I już wróciłem po krótkim cięciu. Szukałem jeszcze jakichś jajek, czy tam gołębi małych, ale nic nie znalazłem na górze. Na dole mają gołębie Budapeszty dwa jajka. Jeszcze Wam z bliska te małe pokażę. I ogłoszę Wam, że będę miał Facebooka. Na pewno już mam przed tym odcinkiem, jak go oglądacie. I pewnie założę nowy fanpage. I jeżeli mnie oglądasz, udostępnij to swoim kolegom, którzy znają mnie, żeby mi wróciły te wszystkie 380 subskrypcji. To nie jest moja wina, że tamten kanał się zakończył. To jest wina właśnie sprzętu mojego. No ale mówi się trudno, zaczynam od nowa. Więc tak się one prezentują. I nie mówiłem Wam, że rodzicami tych gołębi są te dwa czerwone. O, ten co właśnie leci. Nie widać go tam. O, teraz lepiej go widać. Czerwony samczyk i tamta czerwona samica. I te gołąbki mają jeden dzień. Nagrywam to. Ten filmik właśnie. Nagrywam ten filmik 14. I właśnie gołąbki się wykluły wczoraj, czyli 13 w piątek. To będzie, myślę, że taki krótszy filmik, chociaż może jeszcze coś Wam pokażę pod koniec, zobaczymy. No ale postaram się Wam coś jeszcze pokazać. Tutaj jest właśnie 4 już tygodniowy gołąbek. Gołąbek garłacz. Biało-płowo-czerwony jest. Bardzo ładny. A teraz jeszcze przejdziemy do Budapesztów. Tam właśnie siedzi samica Budapeszta na dwóch jajkach. Biało-żółta. A tutaj jest samiec biało-czerwony. Śpawiki sparowały. Jest ich dwa, tylko że jeden jest czarny i nic nie widać. I właśnie tam są te dwa Budapeszty. Jajka są zalężone. Właśnie tutaj jestem teraz w pawiczarni mojej, tak zwanej, bo tutaj są właśnie pawiki. 9 chyba pawików. Bardzo ładnych. O, właśnie tutaj tak się prezentują. Z 2019 roku. Widzę, jest. Tutaj jest samica, samiec, samica, samiec, tak mi się wydaje. I tutaj jest właśnie samiec, samica. Na górze samica i chyba to też jest samica, ale nie jestem pewien. Tak po narościach widać chyba. U mnie tak właśnie po narostkach. Tak się one prezentują. To jest właśnie tak tyle aż gołąbków. I to jest na pewno samica ta biała. Widzicie, jak ona chodzi właśnie. Ona czasami potrafi włożyć głowę w ogon i siedzieć, chodzić tak. I to jest na pewno samica. To jest 100% samczyk. I myślę, że on się właśnie paruje o z tym gołąbkiem czerwonym też. Więc bardzo bym się cieszył, gdyby taka była parka. A więcej nie widziałem, żeby się coś parowało. Te karzełki i para jest. I nic tak się nie dzieje więcej z pawikami, oprócz tego, że chyba się ten pawik i ten pawik się sparowały, ale nie jestem pewien. I tamte dwa, co wcześniej Wam pokazywałem. Wczoraj mi wstawiłem taką drabinkę.
sobie teraz ładnie siedzą. Więc to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.